Witajcie serdecznie w ostatnim dniu tygodnia poświęconym Saturnowi. W dniu dzisiejszym, po krótkiej przerwie, spotykamy się w ostatnim odcinku poświęconym otwarciu Igrzysk Olimpijskich. I tak wiem, że część z Was z niecierpliwością wypatrywała i wręcz doszukiwała się, gdzie się zapodział szósty odcinek, gdzie jest ten brakujący live, ten deser, na który wszyscy czekaliście. A ja nie ukrywam, że miałem niesamowite problemy i opory z tym, ażeby nagrać dla Was ten materiał na żywo. Przyznam uczciwie, że czułem niesamowitą blokadę i na początku nie byłem w stanie jej zidentyfikować. Jednym z pierwszych problemów było takie, to chyba wydawało mi się, podejrzewałem, że to jest poczucie, teraz będzie ta najnudniejsza część, o której już wszyscy gdzieś słyszeli, każdy ma już jakieś wyobrażenie, coś tam gdzieś zostało powiedziane i każdy się zachwycał albo wybitnie krytykował temat jeźdźca. I tak sobie pomyślałem, że już w tylu miejscach było o tym mówione, że to pewnie dlatego nie chce mi się siadać do tego tematu, bo już mało ciekawych rzeczy tam zostało do opowiedzenia. Ale jednak czułem, że to chyba nie o to chodzi. Miałem gdzieś w środku uczucie, że to nie kwestia braku weny, nie kwestia niechęci do powtarzania tego samego, co zasłyszeliście już gdzieś indziej, ale coś mnie dręczyło, coś nie dawało mi spokoju. Na początku nie wiedziałem co, ale kiedy w końcu usiadłem ponownie do tematu i postanowiłem przejrzeć wszystkie ilustracje, przejrzeć wątpliwości, posprawdzać rzeczy, takie jak chociażby te twarze w sekwanie, na które zwracałem uwagę i miałem pytania, co one reprezentują, skąd się wzięły. Kiedy zrobiłem rewizję wszystkich tych wycinków, ilustracji i zdjęć z otwarcia, na które zwróciłem uwagę przy pierwszym i drugim oglądaniu, wtedy dotarło do mnie, dlaczego tak długo zajęło mi przygotowanie tej dzisiejszej części i dlaczego nagrywam ją dla Was w offie, a nie jak zazwyczaj na live'ie. Doszło do mnie, że to, co nie dawało mi spokoju, to poczucie, że coś przegapiłem, czegoś brakuje. Coś jest jeszcze ewidentnie nam w moim widoku, już to wyłapałem, już to znamierzyłem i zauważyłem, ale w tej chwili cały czas patrzę na to, jak na przedmiot leżący na biurku i nie potrafię tego nazwać. Zajęło mi dłuższą chwilę znalezienie klucza do kodu, którego byłem instynktownie świadom, a który mi umykał. I nie chodzi tutaj o te podtopione twarze. One są akurat naprawdę najmniej istotne w całym tym zestawieniu, ale je również udało mi się już w końcu rozpoznać, zidentyfikować i chyba, prawdę powiedziawszy, w tle całej reszty symboliki tego nagrania czy igrzysk są one najmniej istotne i szczerze mówiąc najmniej ciekawe. Jest to nagranie szóste z cyklu, więc osoby, które słyszą to nagranie jako pierwsze, odsyłam szczególnie do nagrania pierwszego i piątego, czyli po pierwsze początku wprowadzenia do tematu symbolicznego światłonoścy w postaci asasyna, który niesie przez większość okresu całej olimpiady pochodnie, a z drugiej strony do nagrania piątego poświęconego bachanaliom, które zostały przedstawione i różnicy, jaką wykazuje pomiędzy Dionizjami a bachanaliami, czyli poprzedniego nagrania. To, co mogę Wam dzisiaj obiecać, to to, że wątków i motywów, które ostatecznie udało mi się dla Was przygotować i dzisiaj Wam przedstawię, nie znajdziecie na innych kanałach, a przynajmniej nie na żadnym, na który ja do tej pory trafiłem i na żadnym mainstreamowym. Być może jakiś z katolickich teologicznych, ale szczerze mówiąc nie przypuszczam. No i w końcu ostatnia sprawa to to, że jeżeli zdecydujecie się
i uznacie, że ten materiał, po jego odsłuchaniu i po zobaczeniu to, co będę chciał wam przedstawić, jest warty tego, ażeby ktoś z waszych znajomych go zobaczył, wówczas prosiłbym, żebyście zarekomendowali nie tylko ten jeden materiał wyrwany z kontekstu, ale wskazali, który z pozostałych materiałów wcześniej wam się podobał, żeby wasi znajomi obejrzeli ten i na przykład piąty, w którym jest dużo symboli omówionych ze wskazaniem ich pochodzenia i znaczenia. Natomiast na dzisiaj, no muszę powiedzieć, że przygotowana jest dla was uczta. Dla części z was niektóre rzeczy mogą na początku wydawać się trudne do zrozumienia. Dla niektórych będą wyglądać są naciągane, coś jest dorysowane, nie, na pewno tam nie ma. Dla niektórych będą bulwersujące i wstrząsające, a niektórzy w końcu dostaną to, na co na tym kanale czekali i dopominali się niejednokrotnie, wołając: pokaż zdjęcia, pokaż dowody, udowodnij, potwierdź swoje słowa. Wszystkie te zagadnienia, wszystkie te rzeczy tak naprawdę znalazły swoją realizację w materiale z Igrzysk Olimpijskich, który dzisiaj wam zaprezentuję. Jeśli wszystko dobrze pójdzie, to ten materiał będzie ostatnią częścią. Jeśli nie, no to będzie to część 6 i 7. To się okaże w ciągu kilkudziesięciu minut, gdy będę temat omawiał. Wy zaś już prawdopodobnie po miniaturkach wiecie, czy udało mi się zamknąć temat w jednej 6 części, czy w dwóch oddzielnych. Dla osób zainteresowanych wskazuję tylko, że sobota, Saturday, czy też Saturn Day, jest poświęcony Saturnowi, co nie oznacza, że tutaj w jakikolwiek sposób rekomenduję kult Saturna. Ale uwaga, będzie on istotny dla zrozumienia symboliki, która się pojawiła w tym konkretnym nagraniu. Więc wydaje mi się, że to, że minęła noc, a ja nagrywam to nad ranem, jest nieprzypadkowe. Okej. Okay. Niemniej, zaczynajmy. Pierwsze ujęcie, na którym się rozstaliśmy, to było ujęcie z cyklu zakończonych bachanaliów, czyli już pod mostem, a nie na moście, gdzie był wybieg z modelami, modelkami i wszystkimi innymi przedstawicielami na tej parodii Ostatniej Wieczerzy. Natomiast to, co ostatnio widzieliście, to przepływającą barkę z przedstawicielami narodów europejskich. Teraz zaś będziecie widzieć wpływającą czarną barkę, która jest małą łódką, na niej znajdował się fortepian oraz wokalistka, która następnie zrobiła prezentację swojej interpretacji utworu Imagine. No i tutaj na temat Imagine wspomniałem już poprzednim razem. Nie będziemy tego rozbijać, natomiast chcę zwrócić waszą uwagę na fakt, że w trakcie tej prezentacji, tuż przed nią, na ekranach naszych telewizorów pojawiło się pojęcie obskurite, które, jak się okazało, nie dotyczy tylko obskurności, ale dotyczy przede wszystkim z francuskiego mroku i ciemności. I rzeczywiście utwór Imagine zaczyna się w ciemności, w gaszeniu większości świateł, a przynajmniej tych, które rzucały na scenę, czy też na ten główny obszar akcji. No i mamy tą pseudobarkę, która płynie z czarnym fortepianem, z ubranymi na czarno muzykami, a także, co jest dość ciekawe, z specyficzną dekoracją na tej konkretnej barce, która, jak zobaczycie na niektórych zdjęciach, wygląda jak taki charakterystyczny czarny glut. Natomiast to, co również zwraca uwagę, to element, obiekt, który stoi gdzieś nieopodal fortepianu, pokryty tym charakterystycznym glutem, który przypomina trumnę, na który zwróciłem uwagę. Podejrzewam, że możliwe, że jest to silnik, napęd tej całej barki. Niemniej chwilę później fortepian staje w płomieniach, co ma być jakąś taką fascynującą częścią show. Mnie osobiście te płomienie pozwoliły tylko i wyłącznie zobaczyć, jak szkaradna jest ta barka i zadać sobie pytanie, co konkretnie artyści mieli na myśli, że starali się ją udekorować właśnie w taki sposób, żeby przypominała ona albo to magmę i zastygłą erupcję wulkaniczną,
generalnie rzecz biorąc, pozostałości po erupcji, albo w drugim wypadku, no właśnie, jakąś czarną substancję na kawałku skały. Czarna skała, tak, tu się pojawia. I to, nie, to jest pierwszy moment, w którym ona się będzie pojawiać, ale nie ostatni na tym nagraniu. Niemniej przejdźmy do tego, na co wszyscy czekacie, co jest zasadniczo tematem największych dyskusji, rozmów, konfliktów w rodzinach i poza rodzinami między zwolennikami jednej i drugiej strony politycznego spektaklu, czy też jak to woli, politycznej busoli. Generalnie rzecz biorąc, jeździec. Powszechnie już utarło się powtarzać, że jest to jeździec apokalipsy, że jest to jeździec zapowiadający czy to wielkie objawienie, czy też koniec czasów, jeździec końca czasów. Natomiast powiem wam uczciwie, że będę starał się wam pokazać, że zbyt dużo osób sięgnęło po zbyt oczywiste i najprostsze odpowiedzi i jak się w moim własnym dłuższym badaniu okazało, temat został mocno traktowany po macoszemu i prawdopodobnie większości osób uciekł wątek, a dokładniej uciekło prawdziwe znaczenie tego, co tu zostało pokazane. Bo to, że to jest aluzja do jeźdźca apokalipsy, to żadne odkrycie. Natomiast to, do którego i dlaczego i gdzie podzieli się pozostali koledzy po fachu, czyli pozostali towarzysze jeźdźcy, to już stanowi i niejako okazało się sporym wyzwaniem dla większości komentatorów. Dość powiedzieć, że odwołanie do obrazów reprezentujących czy popkulturowych wizerunków jeźdźców końca czasów jest powtarzane praktycznie w każdej interpretacji, w każdym komentarzu tej symboliki. Natomiast wszyscy jak jeden mąż starają się interpretować nie tyle nawet tego mechanicznego konia, co białego konia później, mapując na śmierć. I jak postaram wam się wykazać, jest to błędne wskazanie. Cała scena, czy cały motyw z jeźdźcem jest dość ciekawy, dlatego że de facto mamy do czynienia z trzema różnymi postaciami. Co to znaczy? Po pierwsze, mieliśmy wcześniej asasyna, który zostaje zastąpiony przez nową postać, która tego asasyna ma udawać. Wcześniej mieliśmy postać zakopturzoną, ale w innym stroju, w jasnych kolorach, zwykle to był chyba szaro-biały, no generalnie kolorystyka taka, która pozwalała odróżnić. Tutaj mamy srebrzysty i czarny. Druga kwestia, że strój jest metaliczny, ponadto postać nosi coś, co ma udawać zbroję rycerską. Sam początek widzimy od momentu, kiedy bohater siedzi niejako na ławce, ławce rezerwowych, ławce z przygotowań sportowych przed początkiem jego zmagań. Dlaczego akurat taka symbolika? Kiedy zrozumiemy, że nie mamy do czynienia z jeźdźcem, którym jest jeździec śmierci, to ta ławka stanie się dla nas bardziej oczywista. Ale zaraz do niej wrócimy, bo żebyście mogli mieli wygodę i komfort większego zrozumienia, cofniemy się do tej ilustracji za moment, gdy będzie jasne, że mamy do czynienia z kilkoma jeźdźcami. Dlaczego kilkoma? Pierwszy jest na metalowym koniu, którego przed chwilą widzieliście i jest to atrapa, nie jest to osoba, jest to tak naprawdę tylko i wyłącznie figura zamontowana na reszcie tejże instalacji mechanicznej. Druga postać to będzie mężczyzna wjeżdżający na białym koniu, który ma jak najbardziej przypominać tą instalację artystyczną. A trzecią jest postać w kapturze, również zbroi, w jaśniejszej kolorystyce, która również się pojawia i która ma odwoływać się do wcześniejszego asasyna. Jak wiecie, cały ten motyw zaczyna się w momencie, gdy powracają światła, zaraz po tym, jak wygasną ostatnie minuty i akordy utworu Imagine. I gdy już trafimy do tego lennonowskiego snu o świecie bez religii, bez granic, bez narodów i bez innych rzeczy, czyli tego wszystkiego, co akurat Lennonowi w łóżku przeszkadzało,
pojawia się na naszym ekranie ponownie Sekwana, tym razem oświetlona, a po niej galopuje, no właśnie, platforma niosąca, i to chyba trójkątna platforma, niosąca instalację przedstawiającą coś, co miało być mechanicznym, naśladującym kościanego konia wierzchowcem. Bo to miał być kościany koń, dlatego on jest taki cienki, ażurowy i delikatny. To nie miała być po prostu klacz, to miała być rzeczywiście klacz naśladująca kościstego trupiego konia, co odwołuje się do średniowiecznych wizerunków rzeczywiście śmierci. I tak w tym epizodzie, w tym fragmencie, kiedy mamy rajd po Sekwanie, mamy do czynienia z reprezentacją czy z przedstawieniem czegoś, co ma ilustrować istotę duchową, odwołującą się do symboliki śmierci. To, na co zwróciłem uwagę i dlaczego wycięłem ten akurat kadr, to była setka, która pojawiała się w pewnym momencie na całym pokazie. Te ujęcie z setką uchwyciłem w tym miejscu, później szukałem, okazuje się, że jeszcze w dwóch innych fragmentach ta cyferka 100 się przesuwa. Natomiast jakie jest jej znaczenie? Cóż, setką posługują się w popkulturze wielokrotnie, w różnych okolicznościach i szczerze mówiąc nie ma tutaj jakiegoś spitego, stałego przy wskazania czy zapowiedzi, czy to jest okres czasu, czy to będzie ilość ofiar, czy to będą jakie okoliczności. To jest po prostu cień, który jest rzucony na ścianę. Możecie przyjąć, że po prostu gdzieś tam sobie stoją jakieś kółka, które rzucają cień i ten cień wyszedł akurat nam za setkę, bo to załamanie murku. Tak też jest ok. Natomiast setka rzeczywiście pojawia się między innymi w wypowiedziach samych komentatorów na Eurosporcie. Niemniej mamy postać, która tutaj reprezentuje ostatniego de facto jeźdźca, czwartego jeźdźca, czyli jeźdźca śmierci. I sunie on przez Sekwanę, pokazując i prezentując nam srebrzystego konia, któremu naprawdę brakuje masy, brakuje części, i on odpowiada wizerunku, zwłaszcza średniowiecznym, śmierci jeżdżącej na martwej klaczy, czy też raczej na kościanym koniu. I teraz w tym samym czasie, kiedy po Sekwanie sunie ten charakterystyczny bohater, ten jeździec, i przykuwa naszą uwagę w sposób mocno niepokojący, bo wiele osób poczuło wtedy dreszcze na plecach, co ma reprezentować ta mechaniczna instalacja, co się dzieje. Wiele osób zastanawiało się, czy to rzeczywiście faktyczny wcześniejszy bohater niszczący pochodnie jest na tym koniu. Natomiast jak zwrócicie uwagę, to ten koń i ten jeździec jest rozczarowujący w tym względzie, że nie ma naszej pochodni, którą miał wcześniej. I to też jest dla nas pewna wskazówka. Natomiast zaczyna się marsz, pochód narodów. Z pochodu narodów popełniłem tylko i wyłącznie ten jeden wycinek. Uznałem, że będzie wystarczająco symboliczny dla całej reszty pochodu, gdzie pojawią się wszystkie reprezentujące i uczestniczące państwa, poza tymi, które nie zostały dopuszczone przez Komitet Olimpijski. I podkreślam to, dlatego że co najmniej jeden kraj został celowo niedopuszczony w ramach kary, i chodzi oczywiście o Rosję. Natomiast poza Federacją Rosyjską do igrzysk nie zostały dopuszczone również inne terytoria, które ubiegały się o możliwość swoich reprezentacji w przeszłości, a zaś dopuszczone zostały inne kraje i terytoria, które, powiedzmy sobie szczerze, wzbudzają moralne wątpliwości co do tego, czy na pokojowym wydarzeniu, jakim jest olimpiada, powinny one występować. W dalszym etapie widzimy, że symbolika konia, czy symbolika jeźdźców będzie potęgowana. Ujęcia i kadry prezentowane przez kamery tego całego eventu, którym było otwarcie Igrzysk Olimpijskich, bardzo usilnie pokazują nam kolumny z innymi końmi. I to jest nieprzypadkowy zabieg, dlatego że jak zobaczycie w następnych ujęciach, dbano o to, ażeby liczba koni odpowiadała czy korespondowała z rzeczywiście historią o czterech jeźdźcach. A w niektórych miejscach wręcz nawiązywała do tego, że przyjęło się mówić o czterech, a tak naprawdę jest albo trzech,
w literaturze, albo, co się też zdarza, rozwinięcie do 5. I to zobaczycie, ja Wam od razu wyjaśnię, jakie to są dodatkowe imiona i dlaczego nie 4, a 3 lub 5 się też pojawia. Niemniej najważniejszym z koni, nietypowych koni, których tu zobaczycie, jest Pegas. I tego Pegasa proszę zapamiętajcie, dlatego że będziemy do niego jeszcze wracać, a wizerunek skrzydlatego konia i jego symbolika nie jest aż tak oczywista, jak by się wydawało. Większość osób kojarzy ją tylko i wyłącznie z wolnością, z pewnym wyzwoleniem, z potęgą i mocą. Co zresztą, jak zauważymy, jest tutaj przedstawienie tego drugiego jeźdźca, jeźdźca już na białym koniu, w tejże zbroi, którą wcześniej wspomnieliśmy, ze skrzydłami. Więc mamy odniesienie do skrzydlatego konia, Pegaza, i mamy tutaj de facto 4. zaprezentowanego konia, bo jak sobie zobaczycie, policzycie, to mamy jeden koń, drugi koń na rzece, 3. koń Pegas tutaj, no i 4. koń, który nam się pojawia pod wieżą Eiffla. Natomiast co będzie dla nas istotne, to tutaj ten jeździec, który sunął po rzece, co nawet komentatorzy ładnie zauważyli, to są dwie różne postacie. I uwaga, nie jest to tylko i wyłącznie wygoda i to, że no, ryzykownym było montować kogoś na tą instalację, która przepłynęła przez Sekwanę i ryzykować, że spadłby z tego i się podtopił chociażby, no jednak w zbroi się słabo pływa, wiecie, rozumiecie, to jest jeszcze drugi wątek, dlatego że chodzi o celowe rozróżnienie koni. I za chwilę w porównaniu z obrazami przedstawiającymi jeźdźców apokalipsy zrozumiecie, dlaczego to rozróżnienie koni jest istotne. Natomiast chciałbym, żebyście pamiętali i zwrócili również uwagę na to, przy symbolice, która jest tu prezentowana, na te skrzydła, które są tu pokazane. Skrzydła anielskie, które pierwszy raz pojawiają się na moście, kiedy przepływa barka, którą Wam też później pokażę, ale jest wykazanie, że każdy człowiek, każdy członek narodów, każdy przedstawiciel narodów ma te skrzydła. To jest dosłownie odniesienie do symboliki anielskiej, angeologii, gdzie sugestią jest i analizą wywodzącą się stricte przede wszystkim z gnostycyzmu, ale i z założeń niektórych szkół alchemicznych, przekonanie, że dusza ludzka jest tym samym co anioł zaklęty w ludzkim ciele, albo wariant drugi, równie popularny, anioł, dusza i emanacja to samo. Emanacja z języka, już nie chodzi mi tu tylko o New Age'a, ale chodzi mi tu stricte, bo ruchy New Age'owe, jak wiecie, nie za bardzo jest mi z nimi po drodze. Natomiast określenie emanacja bardzo często występuje we współczesnym szamanizmie, czy w przekazie anglojęzycznym dotyczącym współczesnego szamanizmu. No i przechodzimy dalej. Mianowicie, zapamiętajcie, że w każdym człowieku, o którym tu mówimy i każdy, który jest reprezentowany przez przedstawicieli poszczególnych ras, ma być ta natura anielska. To coś szczególnego, ta esencja, która czyni ich aniołem. No i kolejny anioł, szczególny anioł, wjeżdża tutaj na białym koniu. I jak widzicie, ten koń został bardzo przemyślnie dobrany, bardzo specyficznie, ale nie jest jedynym koniem, który pojawia się w kadrze. Jak zobaczycie i zaczniecie się znowu zastanawiać, liczyć, to Wam wyjdzie tych koni zdecydowanie za dużo. Natomiast jakby podzielić, to do 4 wrócimy. No bo widzicie, koń tam się pojawił i ze względu na aleję, którą się poruszali wzdłuż pól marsowych, bo trzeba pamiętać, że wieża Eiffla znajduje się w specyficznym miejscu, na polach marsowych, a Mars, przypominam, jest bogiem wojny, odpowiednikiem częściowo Aresa z mitologii greckiej, niemniej jest bogiem konfliktu i wojny. To jest dość specyficzne miejsce, żeby z alei marsowych, z podwieży Eiffla wyprowadzać marsz pokojowych olimpijczyków, narodów, które mają być w pokoju. Niemniej mamy ten wędrujący marsz, szpaler narodów, które najpierw są rozstawione i prowadzą konia, a dokładnie jeźdźca przewodzącego temu marszowi, jak i wszystkie
później zbiegające się narody. I tak wiem, jest całe mnóstwo opowieści o tym, jak to jeździec apokalipsy, jeździec końca czasów wiedzie i prowadzi naszych tutaj, wiedzie za sobą narody na ofiarę. To, co powinno moim zdaniem bardziej zwrócić naszą uwagę, to, że to nie jest jeden jeździec. Od samego momentu, gdy mamy niby tego wiodącego, prowadzącego jeźdźca na białym koniu, w pewnej chwili z boków szpalerów wyjeżdżają dwa konie gwardii honorowej, obu mężczyzn ubranych w mundury, no generalnie rzecz biorąc aluzja do wojskowości. Konie, które mają, są brązowe i drugi ma taką bardziej czerwonawą maść. Jest to nieprzypadkowy dobór. No i oczywiście na tej ilustracji, jakbyście się uparli, dostrzeżecie, że mamy koni 5. Czyli 3 tutaj żywe, 2 na sokołach, tak? I dlaczego ja tak się mocno upieram, żeby wskazać wam, że chodzi o więcej niż tylko śmierć spośród jeźdźców apokalipsy? Mianowicie, jak wspomniałem, mamy jeszcze później niosącego flagę olimpijską, tak? Który ma również płaszcz olimpijski, czyli ten sam, co tutaj. I na pewno widzieliście to zdjęcie zestawiane z tym wizerunkiem. I rzeczywiście zdecydowana większość komentatorów poległa i po prostu poszła troszeczkę na łatwiznę, uległa mocno wrażeniu tego, że mamy do czynienia z białym koniem i czarnymi lejcami. No te czarne lejce przypominają, no rzeczywiście jak się spojrzy tak jedno do drugiego, no podobne to jest. Rzeczywiście, tak na pierwszy rzut oka, no jest biały kuń, czarne lejce są, jest czarna zbroja, jest postać w zbroi rycerza, no ale jest mały kłopot. Dlatego, że ta postać ma zarzucony kaptur, to po pierwsze, a nie hełm, a mogłaby przecież mieć hełm, jakby nie patrzeć, całą zbroję się wbiła, to czemu hełmu nie mogła tu założyć, a wcześniej asasyn biegał w hełmie. No i druga kwestia jest taka, że jak już wspominałem, innego jeźdźca mamy wcześniej przedstawionego, czyli na naszej rzece zasuwa zupełnie inny koń. I teraz, dlaczego ja taką wręcz psychozą patrzę i komentuję te konie? Dlatego, że jak się przyjrzymy przedstawieniom tych koni, to jak zobaczcie, tutaj mamy tylko i wyłącznie górną instalację, tak jakby zbroję na konia. Natomiast jak zobaczymy, jak wyglądają ilustracje przedstawiające jeźdźców, to się okazuje, że tych czterech słynnych jeźdźców leci na co najmniej dwóch białych koniach. Jeden ma mieć białego konia na froncie, drugi ma jechać na koniu o karnacji, czy też o maści, odcieniu czerwonawego. Jeden ma jechać na czarnym koniu i ostatni ma jechać na wychudzonej, w niektórych przedstawieniach malarskich kościstej, ale w większości generalnie rzecz biorąc lichej i wybitnie, no, nie wskazującej na zdrowie klaczy. Klaczy, która ma mieć sino-blady kolor, a która jest tutaj przedstawiona dla odróżnienia od zdrowego białego konia właśnie takim fiolet, takim błękitno-szarym kolorem. I to przedstawienie jest nieprzypadkowe. Po pierwsze, jak wspomniałem, ważnym będzie dla nas zauważenie poszczególnych jeźdźców. I teraz, jacy są tak naprawdę jeźdźcy apokalipsy? Najbardziej popularny przekaz mówi o czterech jeźdźcach, o imionach Wojna, dalej mamy Zarazę, Głód i Śmierć. Natomiast, jak się okazuje, wersja z Wojną jako pierwszym jeźdźcem nie jest jedyną, co więcej, nie jest poprawną. Jest utartym i przyjętym, że pierwszym jeźdźcem jest Wojna. Natomiast jego właściwym imieniem jest Zwycięzca. Pierwszym jeźdźcem jest ten, który zwycięża, ten, który podbija. Dosłownie Zwycięzca, Zjednoczyciel, czy też ten, który przewodzi. To jest bardzo istotne wskazanie, że on jest zwycięzcą. Dlaczego? Dlatego, że po pierwsze
On jest utożsamiany z wojną, nieprzypadkowo. Dlatego, że miał on nieść Rzymowi w momencie, kiedy był rozumiany w pierwszych interpretacjach tego wizerunku apokaliptycznego, był rozumiany jako lud, który może przynieść upadek Rzymowi. Ma zanieść Rzymowi wojnę. Stąd też jest przedstawiany na obrazach właśnie jako jeden z ludzi należących do plemion Magrebu, generalnie rzecz biorąc Bliskiego Wschodu, który napadnie i pokona rzymski imperatyw. Drugim jeźdźcem jest jeździec kojarzony z zarazą i on jest przedstawiany na czerwonym koniu z mieczem. To jest o tyle ciekawe, że kiedy przypomnimy sobie wizerunek wojny i utożsamimy jeźdźca wojny, to najczęściej wojna jest kojarzona z czerwonym koniem. I to też bardzo wyraźnie nam pokazuje, że kiedy wspomina się w literaturze i zestawia, to okazuje się, że mamy tak naprawdę dwa różne porządki, a zasadniczo trzy. Pierwszy z porządków, praktycznie odrzucony, to porządek opierający się o zwycięzcę, zarazę, głód i śmierć, gdzie za zwycięzcę początkowo uznawano Chrystusa. Gdzie Chrystus miałby podążać na początku tego orszaku, stąd jego szlachetniejszy wygląd i szlachetny koń, a następnie za nim te trzy nieszczęsne plagi. Dlatego mówiłem o trzech jeźdźcach apokalipsy i czwartym, który im przewodzi, który jest zwycięzcą, tym, który de facto ich pokonał i sobie podporządkował. I jak spojrzycie na historię Jezusa, to jest tu pewne wytłumaczenie. Pokonał zarazy, leczył. Poradził sobie z głodem, rozmnażał jedzenie. Poradził sobie z głodem. No i w końcu, czy pokonał śmierć? Według mitologii, według wierzeń chrześcijańskich pokonał. Więc mamy trzech jeźdźców apokalipsy poprowadzonych przez zwycięzcę rozumianego jako Jezusa. Ta koncepcja jednak została dość szybko wyparta przez alternatywną, którą było założenie, że zwycięzcą prowadzącym czterech jeźdźców apokalipsy jest Antychrystus, Antychryst. Ten, który będzie przeciwnikiem i ten, który nastąpi w czasie upadku. Wtedy piątym jeźdźcą, ostatnim, który przybywa i który jest na tym obrazie, ma być Baranek Boży, czyli Jezus, który powróci i zarazem oznaczać będzie jego przybycie zakończenie orszaku czterech jeźdźców. No i w końcu docieramy do wariantu ostatniego, czyli tego, w którym zwycięzca zostaje zastąpiony wojną, która za sobą niesie głód i zarazę, a w konsekwencji również śmierć. I teraz kolejność głodu i zarazy jest zmienna. Natomiast coś ciekawe, jak zauważycie, i tutaj na tym obrazie to najlepiej widać, postać zwycięzcy zastąpionego przez wojnę zlała się wizerunkowo i symbolicznie z postacią zarazy, który de facto oddaje wojnie konia, staje się ten koń czerwony, staje się koniem wojny, natomiast głód i zaraza zasuwają już na pozostałych koniach i tutaj zaraza raz dostaje brązowego, raz dostaje tego białego odziedziczonego po zwycięzcy, czyli po wojnie. Natomiast jeśli chodzi o głód, no to głód ma zwykle wychudzoną szkapę, zazwyczaj, co jest ważne, czarną i czarnego i bardzo często jest to ogier. Natomiast, co powinno być dla Was jeszcze charakterystyczne i co też chciałem Wam pokazać, to wskazanie na to, że koń, którego mieliśmy na rzece, na Sekwanie, to koń oznaczający konia śmierci, rzeczywiście. Natomiast koń, który sprowadził nam tutaj orszak i prowadził tych ludzi, to już nie jest ten sam koń. To jest koń reprezentujący pierwszego konia, czyli zwycięzcę. Zwycięzcę. I dlaczego zwycięzcę? Dlatego, że jak później zobaczycie, jak zobaczycie sobie oglądając pokaz tego marszu, to w momencie, kiedy mamy marsz, zostaje nam wyraźnie pokazane, że to jest zwycięzca. W jaki sposób? Po pierwsze, dołączają do niego dwa konie po dwóch stronach. Oba konie są klasycznych kolorów i to są po prostu dwie postacie związane z, no generalnie z mundurami, z konfliktem zbrojnym. Mamy dwóch kolejnych jeźdźców, czyli właśnie zarazę i głód. Śmierć został na rzece, natomiast, żeby było jeszcze wyraźniej, brakuje nam najważniejszego atrybutu przypisywanego pierwszemu jeźdźcowi, czyli łuku. I w momencie, kiedy oglądacie powtórkę tejże
rozpoczęcia olimpiady, bo nie chcę powiedzieć olimpiady, tylko rozpoczęcia Igrzysk Olimpijskich, pojawia się motyw łuku światła. Dokładnie w momencie, kiedy mamy orszak prowadzący tych olimpijczyków, są przebitki z poprzednich olimpiad i jak to bywało, jak się zaczynały te igrzyska, fragmenty odnoszące się do historycznych wydarzeń. Jednym z tych historycznych wydarzeń jest ujęcie, na którym jest wyraźnie pokazane naciągnięcie łuku światła. Podkreślam to określenie łuk światła, bo ono jest nieprzypadkowe. Jest to tak wykadrowane ujęcie, ażeby łuk został zastąpiony światłem, łuną, łukiem światła i płonąca strzała, która zostaje wystrzelona, a która trafia do znicza, do de facto kielicha, i to jest bardzo ważne, kielicha znicza olimpijskiego i rozpala żywy ogień. To jest bardzo istotna symbolika, dlatego że z całego dzisiejszego nagrania to jest jedyna symbolika pozytywna w całym tym przedstawieniu. Mianowicie symbolika strzały światła, czy też żywego ognia, ognia wydzielonego, wypromieniowanego z nas, światła wypromieniowanego z nas, czy też światła wystrzelonego, spadającego z niebios, płomienia, który wpada do kielicha, to jest stara, ważna symbolika alchemiczna dotycząca przemiany wewnętrznej, de facto wypalania, oczyszczania substancji wewnętrznej w nas, prowadzącej do nieśmiertelności, łamane zbawienia. I to jest symbolika stricte alchemiczna, która jednak zostaje tutaj wykorzystana w dość arbitralnym i negatywnym swoim wydźwięku przedstawieniu. I teraz, żeby wam pokazać, raz jeszcze zerknijcie na zestaw koni. Mamy zwycięzcę, inaczej określanego też wojną, z łukiem, który przed chwilą widzieliśmy. Mamy za nim zdążającego rycerza, reprezentującego tak naprawdę zarazę, bo za zarazę zresztą też uznawano, co po niektóre przejawy wojny, albo Imperium Rzymskie, stąd tutaj akurat na tym przedstawieniu w zbroi Imperium Rzymskiego. Ten tutaj pan w odzieniu typowym dla Bliskiego Wschodu. Dalej mamy głód, no i na końcu mamy śmierć, jak widzicie, na też bladym koniu i kościsty wizerunek, tak? Także to powinno być dość jasne i klarowne. Zestawienie i pokazanie, że mamy do czynienia z innymi koniami. I teraz, co ciekawe, mam dla was deser przy tym posiłku, dlatego że okazuje się, że zostały nam pokazane nie dwa konie, czyli nie tylko koń śmierci i koń przewodnika prowadzącego, tego, który przybywa, tego, który rozpoczyna orszak czasów ostatecznych, ale został nam również pokazany czerwony koń wojny, ale nie na tym samym evencie. I to wam za chwilę pokażę, że na tym evencie wskazano nam, kiedy pokazano nam czerwonego konia wojny. Albo jak wolicie, czerwonego konia zarazy. Bo jeżeli uznamy, że czerwony koń oryginalnie, ten koń o czerwonej maści, oryginalnie należy do drugiego jeźdźca, to mówimy o zarazie. I jak widzicie, jest ten orszak anielski, znaczy wybranych pod anielskimi skrzydłami. Jest specjalnie dobrane ujęcie, tak żebyśmy widzieli kolumnadę, żebyśmy widzieli pięknie ułożone pudełko z flag, czyli zamkniętą scenę świata. I to jest bardzo symboliczne, bo jeżeli spojrzymy na tą całą instalację, to mamy piękną instalację przedstawiającą naturę pudełka. To znaczy, od góry patrząc, tu macie jakąś dziwną postać, która nawiązuje oczywiście do jeźdźca. Prawdopodobnie jeden z wcześniejszych, być może postać nawiązująca do zakonu asasynów wcześniej. Ale ona nie jest dla nas aż tak bardzo istotna, jak samo otoczenie. Jeżeli spojrzymy na prostokątność tej przestrzeni, jedno zamknięte pudełeczko z naszego ekranu oraz z linii flag, nad nim mamy otwartą, pustą przestrzeń i mamy tak jakby otwartą pokrywę, z której z góry wpada światło. Światło wpada do wnętrza i to jest klasyczna symbolika alchemiczna przedstawiająca alchemię wewnętrzną światła wchodzącego do pudełka. To światło to my. To światło następnie przybiera, przyodziewa ludzką formę, ludzkie ciało
I to ludzkie ciało może należeć do każdego spośród narodów. I macie tutaj tą symbolikę podaną kawa na ławie. Mało tego, nie jest to jedyny symbol, który pojawia się w naszym dzisiejszym zestawieniu. Przejdźmy dalej. Dlaczego ta symbolika będzie tak bardzo angelistyczna i dlaczego angeologia, czyli nauka o aniołach, będzie nam tutaj odgrywać taką dużą rolę w interpretacji tego ostatniego motywu, nie tylko jeźdźcy. Dlatego, że jak się okazuje, nie tylko Bacchusa mieliśmy na bachanaliach. Przyznam szczerze, to było ten element, trafienie na zestawienie tej karty diabła z tarota marsyliańskiego bodajże, z wizerunkiem pana Bacchusa, to był ten moment przełomowy, który sprawił, że oho, to jest ta chwila, w której wiem już, gdzie jest brakujący kod, a dokładnie na jaki kod patrzę i czego nie sprawdzałem wcześniej, czego mi brakuje. Okazało się bardzo szybko, że powinienem zacząć przeglądać karty tarota i sprawdzić, jakich tarotów mi brakuje. No i rzeczywiście, jak się zastanowić, jak przyglądałem się, to rzeczywiście wizerunek postaci błękitnego diabła jest dość popularny na kartach tarota, razem z dwiema płciami przywiązanymi do tej kolumny, czy też tego tronu, na którym zasiada diabeł, w zależności od tego, jaki autor, jak przedstawił tą postać na swojej arkanie. To są większe arkana tarota. Podkreślam, ja nie lubię tarota. Wiecie dobrze, że staram się trzymać na dystans od tych kart i wiecie dobrze, że nie uważam ich jako w żaden sposób narzędzia, którym powinno się w nieopatrzny czy bez zrozumienia posługiwać. Natomiast rzeczywiście mają one konkretną symbolikę, konkretne przekazy i te przekazy są wykorzystywane w popkulturze, między innymi na tej olimpiadzie. I jak spojrzymy sobie dalej, zobaczycie i zrozumiecie od razu, dlaczego motyw skrzydeł jest tak ważny. Dlatego, że skrzydełka pojawiały się również za samym Bacchusem i na tym moście, na którym były bachanalia. Natomiast jak zerkniecie sobie na charakterystyczne wizerunki diabła, zazwyczaj utożsamianego z Bafometem. I teraz podkreślę, Bafomet jest postacią alchemiczną, jest sztucznie stworzonym tworem, nie jest jednym z klasycznie rozumianych diabłów z angeologii, nie jest jednym z szatanów generalskich, jest postacią stworzoną przez templariuszy jako symbol alchemiczny, ale często jest wykorzystywany przez kult kościoła szatana, który posługuje się niewiedzą zarówno swoich nowo wybranych wyznawców, jak i przede wszystkim ludzi, którzy się oburzają skrótowo od razu na satanizm jako taki, nie znając samemu co i jak, równocześnie dając pole do popisu i do ośmieszania się przez młodych, coraz bardziej oczytanych satanistów, którzy starają się im wykazać, że wiedzą więcej i lepiej rozumieją symbole. Niemniej, jak wiecie, będzie to symbol androgeniczny, postaci o każdej głowie, z zarostem, z klatką piersiową żeńską oraz z wznieconym falusem, wokół którego mają zazębiać się dwa węże, które obecnie są w większości kojarzone z symboliką kundalini. No i oczywiście wskazanie góry i dołu, czyli generalnie pełna symbolika alchemiczna. Natomiast sam ten wizerunek przedstawia przede wszystkim kielich alchemiczny i proces alchemii. Natomiast w tym konkretnym naszym przypadku, tej całej tego całego wprowadzenia do Igrzysk Olimpijskich, to proszę Was bardzo, mamy tutaj wizerunek idealnego połączenia wizerunku mężczyzny, męskiego wizerunku z wizerunkiem kobiecym, gdzie mamy nawet zainscenizowane piersi na męskiej klatce piersiowej, czyli mamy przedstawienie tego bardzo elementu maskulińskiego. Jeżeli jak ja to niedobrze powiedziałem, maskulinicznego? Nie, po prostu męskiego. No widzicie, nawet na ofie można popełnić taką gafę i nie zamierzam jej wycinać. Mógłbym ją wypikać, mógłbym ją wyśmieszyć, ale to byłoby chyba w jakiś sposób nieuczciwe w stosunku do Was jako słuchaczy. Zresztą dobrze wiecie, że czasami się potykam na poszczególnych wyrazach z naszego pięknego języka, kiedy próbuję je powyginać w stronę, którą gdzieś tam w głowie siedzi, a nie zawsze język ją wypowiedzieć potrafi. Niemniej mamy tutaj postać
łączącą w sobie ten element feministyczny, czyli kobiecy, z maskulinistycznym, czyli męskim, a teraz chyba jakoś w miarę wyszło. No i jak sobie zobaczycie, no co prawda na twarzy podobieństwa nie ma, ale rzeczywiście już klatka piersiowa i reszta inscenizacji zaczyna się być bardziej znajoma. Także to jest to, co było na Bachanaliach. A teraz wchodzimy w deser. Pierwsze danie i pierwszy kot, którego gdzie indziej nie znajdziecie. Kot, który mnie zaskoczył, dlatego że kiedy robiłem rewizję swoich wcześniej wybranych fragmentów i rzeczy, na które zwróciłem uwagę, a do których nie mogłem znaleźć odpowiedzi, które mnie fascynowały i zastanawiały, a na które odpowiedź przyniosły mi spostrzeżenie karty Tarota, w której zobaczyłem, że postać Bachusa jest równocześnie postacią diabła z kart Tarota, wtedy od razu wiedziałem, co oznacza ta osiemnastka, której nie byłem w żaden sposób w stanie z niczym połączyć. Miałem taki moment, że zastanawiałem się, czy to może się odnosi do któregoś z królów francuskich, a może XVIII wiek, może o coś takiego chodzi, ale nie. Wiedziałem, że wybór rzymskich cyfr i taki konkretny zapis musi się odnosić do czegoś konkretnego, że to nie jest przypadek, że on się tu pojawia. No i jakież było moje wielkie zaskoczenie, absolutny wstrząs i szok, kiedy postanowiłem sprawdzić, jaka jest 18 wielka arkana w tarocie i okazało się, że jest to nomen omen, znajoma nam, omawiana już na tym kanale w tym roku, Luna, czyli Księżyc. I jaki jest wątek łączący tego tutaj jeźdźca z podwieży z Luną? Jak już wspomniałem, wyłapałem w trakcie, gdy płynęły barki po Sekwanie, i kiedy jeszcze byliśmy przed Bachanaliami, wątek z tymi artystami i nie wiedziałem, dlaczego ze wszystkich artystów, którzy tam występują, było zrobione celowe zbliżenie, dłuższą chwilę, na panie, dwie w czapkach tych, które są maskotką z tej obecnej imprezy, czapkach frygijskich, oznaczających między innymi rewolucję, ale tak się zastanawiałem, czemu akurat te panie z osiemnastką na plecach są wykadrowane i wskazane. Gdy zacząłem sprawdzać karty Tarota, trafiliśmy na Lunę, czyli na Księżyc. No i tutaj macie kartę Luny w najbardziej klasycznym zestawieniu, najbardziej klasycznym przedstawieniu, jedna z najstarszych typów, na którym widzimy Księżyc z trochę antropomorficzną twarzą. Mamy dwa psy, przedstawione jako błękitne i czerwone, jako przeciwstawne, nie jako kolory. Kolory przeciwstawne z dwóch względów. One również reprezentują biały i czarny, no ale na karcie tutaj kolory zostały użyte, dlatego że biały i czarny robi za tło. A druga kwestia jest taka, że to oczywiście też odniesienie do krwi, ale mamy czerwoną i białą wieżę. No i one zazwyczaj mają tutaj łąkę i powinna być jeszcze droga między nimi. I ona się rzeczywiście pojawia na części kart Tarota przedstawiających Lunę, a także czerwony rak. Czerwony rak, który dla równowagi ma dodane jeszcze dwie niebieskie końcówki, więc zacząłem szukać i przeglądać karty Luny. Jak zauważycie, to wizerunek Luny zmienia się znacząco. To znaczy, czasami rzeczywiście jest to Księżyc, ale już psy same zostały zmienione w wieże. Mamy dwie wieże z tyłu, które zawsze są stałym elementem. One reprezentują również dwa słupy, dwie kolumny i to będziecie za chwilę widzieć bardzo wyraźnie. Kolumny oczywiście odnoszą się do Jachima i Boasa, białej i czarnej kolumny w świątyni alchemicznej, w świątyni masońskiej. I to zresztą macie tu pokazane, na zasadzie jest podłoga masońska, znaczy kojarzona ze świątynią masońską, czyli czarno-biała szachownica. Mamy dwie wizerunkowe postacie reprezentujące psy, de facto takie wieżyce reprezentujące psy. Mamy kraba, raka, który wydostaje się z rzeki i wyznaczoną drogą idzie do wnętrza, no jak widzicie, cyrkla i ekierki, no bo mamy cyrkiel u góry zasymbolizowany jako trójkąt z okręgiem i ekierkę, inaczej kątownicę, mamy ładnie tutaj przedstawioną. To jest jeden wizerunek, który mam dla was przygotowany, który powinien wam już zacząć działać na wyobraźnię, pozwolić zauważyć pewne schematy. Natomiast dalej mamy wizerunek już dużo bardziej wyrazisty, gdzie mamy białą i czarną kolumnę, czyli Jachima i Boasa, strażników wiedzy i poznania,
mamy te kombinacje czarnego i białego, czyli dwóch energii, dwóch przeciwstawności, dualizmu. Mamy symbolikę Luny, reprezentowanej przez wszystkie kwarty Księżyca. No i mamy ten Księżyc pokazany od pełni przez nów. Mamy również wskazanie tego, że za Księżycem jest świat subtelny, świat duchowy. I świat ten duchowy jest zaprezentowany i przedstawiony nam poprzez postacie dwóch kolorów, w dwóch kolorach przedstawionego Seta, a de facto to mamy, powinien być tam Set oraz Horus jako dwa przeciwstawne sobie bóstwa. W rzadszych zestawieniach dużo rzadziej Ozyrys z Setem. Niemniej mamy tam pokazane wrota wewnętrznej świątyni, kiedy wszystko jest w równowadze. Widzicie, tam jest taka mała kropka, a może być dla Was trudna do zauważenia, więc Wam zbliżę. Proszę, macie tu taką kropkę idealnej równowagi, połówka Księżyca. Pół białe, pół czarne. Idealna równowaga, która otwiera bramy do tego, aby wyjść do prawdziwego Słońca, do źródła. I to jest oczywiście na tej karcie tutaj przedstawione dla nas. Same, jak widzicie, wieże mają dwa różne zwieńczenia, dwa różne kwiaty. Postać tutaj, jak się przyjrzycie, może Wam się kojarzyć oczywiście z kozłem, ale tak naprawdę mamy do czynienia z kielichem, bo chodzi tutaj oczywiście o płodność kobiecą, o symbol kobiecy, o kobiece drogi rodne i źródło życia. I teraz to, co tutaj zostało teraz przedstawione, czyli ten nasz księżyc, należy osadzić w kontekście, bo to nie jest tak, że my przypadkowo tutaj o tym księżycu mówimy. Tenże księżyc pojawił nam się już jako symbolika nie tak dawno na innym festiwalu, który omawialiśmy, a z który część z Was widziała, że męczyliśmy symbolikę eurowizyjną, do której zresztą jeszcze jedno nagranie Wam cały czas wiszę i jestem zobowiązany sam przed sobą, żeby Wam je popełnić. Chodzi oczywiście o Baby Fuck, jej występ na finale. Natomiast przypomnę Wam, że nieprzypadkowo nasza wokalistka wystąpiła z pseudonimem Luna, wystąpiła w czerwonej sukni, występowała na tle księżyca i dwóch wież. Już dokładną analizę macie w poświęconym temu filmom. Są dwa u mnie na kanale. Jeden to jest, czy księżyc na szkarłatnym ogierze, co może oznaczać, a drugi, jakich kart ma wizję Europa, czyli pierwszy film z symboli festiwalu eurowizyjnych, który był poświęcony połączeniu właśnie tych samych kart, czyli karty wieży, księżyca i cesarzowej. I tutaj zrobiłem pewien spoiler, dlatego że będziemy mieć rzeczywiście zarówno przedstawiciela, który reprezentuje cesarzową, mamy księżyc, który teraz widzicie, czyli osiemnastkę, no i mamy wieżę. Wieża będzie tematem przewodnim, głównym następnej części tego nagrania. Tutaj macie oczywiście fragment występu Luny, na którym macie dwie wieże, a za nich wyłaniający się księżyc oraz trzy postacie. Białą i czarną, czyli Jachima i Boasa, te reprezentują dwie kolumny chroniące niejako wiedzę, strażników wiedzy. No i czerwony, który był z jednej strony feminatywny, natomiast z drugiej strony, jak zobaczycie, i odniesiemy się do tych wcześniejszych naszych wizerunków kart Tarota, no to mamy czerwonego raka i mamy białą i czarną wieżę, czyli jest biała, czarna wieża, no i tutaj powinien być rak. Nie widzę tego raka tu na dole, ale powinien gdzieś tutaj się znajdować, na tej bardziej alternatywnej grafice. Natomiast co mnie bardzo zaciekawiło i było interesujące, okazało się, że jest bardzo dużo odniesień do konkretnie tego zestawu kart Tarota. Co jest ciekawe, dlatego że to jest dość młody i zdawać by się mogło mało popularny zestaw kart poświęconych Tarotowi. No, ale ostatnim obrazem, który jest pokazany na karcie Księżyca i który mnie zafascynował jeszcze szczególnie jako kolejny przekaz, który został nam podany w ramach tej karty, to karta Księżyca i wyjaśnienie, czym są te charakterystyczne kropki spadające od Księżyca. Bo są to symboliczne spadające gwiazdy, czy jak wolicie, spadające słońca. Stąd też wiesz, że zostały zrobione, przedstawione jak wieże azteckie albo wieże starożytne. Mamy drogę, ziemię, ale spadające gwiazdy. I przypomnę Wam, na co zwracałem uwagę w poprzednich nagraniach, czyli specyficznie zacięcia deszczu ujęte przez kamerę w taki sposób, że sprawiają wrażenie spadających gwiazd na lecących czy też spadających komet
bezpośrednio na miasto. Tutaj w centralnej części obrazu to widać. Ja zdaję sobie sprawę, że na części z Waszych ekranów może tego nie być aż tak dobrze widać, dlatego odsyłam Was serdecznie do samego oryginalnego nagrania. Co jest ciekawe, w tym samym momencie, kiedy pojawiają się fragmenty historyczne, to nam się pokazuje, że olimpiada wcale nie jest tylko złota i sympatyczna. Jest pokazane i przedstawione wyraźnie, że symbolem olimpiady, z którym mamy ją utożsamiać i z którym chcą twórcy powiązać w tym konkretnym, w tej konkretnej inicjacji olimpijskiej, jaki chcą pokazać nam przekaz, to jest cierpienie i ból. Ból, który jest pokazany w postaci kontuzji odniesionych przez poszczególnych olimpijczyków w przeszłości, jakieś słynne kontuzje. Tutaj pani uszkodziła sobie nogę, tutaj pan nie był w stanie skończyć wyścigu, dlatego że zaczął mieć problem albo z nogą, prawdopodobnie ścięgnem, albo się dusić. Już nie pamiętam, jakie dokładnie było ujęcie. Natomiast fakt faktem, że jest to motyw, który został przedstawiony i ten motyw cierpienia będzie istotny. Widząc w tym momencie, która wybiła godzina, wyszło, że jednak ostatnią część naszego nagrania popełnię jako odcinek siódmy. Także widzimy się w odcinku siódmym, w ostatniej części, poświęconej rozdziałowi wieża i rozdziałowi na deser, prezentowi, którego Wam jeszcze nie zdradzę. Zapraszam Was do zobaczenia kolejnego nagrania. Tych z Was, których już w tej chwili zaciekawiłem, przypominam o tym, że na początku września, a dokładnie na przełomie sierpnia i września, będzie się odbywać spotkanie, zlot, w ramach którego będzie można na żywo się spotkać i porozmawiać o kolejnych ciekawych tematach, tych, które są trudniejsze do przedyskutowania w ramach platformy YouTube. No i cóż, dziękuję Wam serdecznie za uwagę i zapraszam Was do kolejnej części, którą będzie część siódma.